Serdecznie witam. W dzisiejszym odcinku zastanowimy się, dlaczego wykres średnioroczny na moich panelach tak wygląda i pokażę Państwu kilka metod wyznaczania prawidłowo kierunku, w którym skierowane są panele słoneczne, nasze obiekty, nasze budynki. Także serdecznie zapraszam. Sumowałem sobie dane z całego roku, jeżeli chodzi o produkcję z paneli fotowoltaicznych. Tutaj mamy produkcję wyrażaną w kilowatogodzinach, średnia całoroczna dla mojego dachu. Widzimy, że nie jest to regularny kształt, są jakieś lekkie zakrócenia i tutaj wydaje się, że raczej nie jest to symetryczny wykres. Interesował mnie moment dnia, godzina, w którym dokładnie występuje połowa produkcji, czyli godzina, do którego wyprodukowałem na przykład 30 kWh energii i po której godzinie wyprodukuję kolejne 30 kWh energii. Zsumowałem jakby od dwóch stron te wartości i środek uzyskałem w tym miejscu, to jest dokładnie godzina 12. Tutaj możemy to dokładnie sobie zobaczyć. Czyli dokładnie o 12 u mnie występuje środek produkcji. Tak to wygląda na wykresie. Mamy średnią produkcję pół kilowata, kilowat i tak dalej. I teraz zaciekawiło mnie, jak wygląda rozkład poszczególnych momentów produkcji. Pierwsza rzecz, potrzebuję rano aż 2,5 godziny, żeby uzyskać moc produkcji 0,5 kW. Po południu, ten jakby okres zachodu słońca, wyciszenia instalacji trwa aż 3,5 godziny, czyli jest o ponad godzinę dłuższy niż początkowy okres. Czyli tu już widzimy, że moja instalacja jest jakby bardziej skierowana na wschód, przez co mam gwałtowny wzrost produkcji początkowej, a potem długie, łagodne zejście dłuższe. Tak to narysowałem przy skrajnych warunkach. Tutaj mamy rysunek dla paneli skierowanych czysto na wschód, czyli wschodzi słońce, gwałtownie uzyskują panele swoje maksimum, a potem przez resztę dnia po prostu produkcja jest coraz słabsza, łagodnie spada. Tak sytuacja wygląda w drugą stronę, czyli jeżeli mamy panele skierowane na zachód, wschodzi słońce, powoli zwiększa się energia, produkcja paneli i pod koniec dnia uzyskuje maksimum i następuje szybki spadek aż do zera, do zmierzchu. Wracając do moich paneli, wydają się, że są przesunięte w kierunku wschodnim, mimo że kierunek mojego dachu to jest 200 stopni, czyli lekko na zachód od południa. To jak mówiłem, pierwsze 15% działania paneli to jest jakby ten rozruch trwający 2 godziny 25 minut, potem przez 10,5 godziny, czyli 65% całego czasu mamy produkcję powyżej 0,5 kWh i końcówka dnia aż 20%. Czyli tylko 65% produkcji dnia występuje produkcja, która w ciągu roku daje mi 97% produkcji energii elektrycznej. Gdybym nie uruchamiał panele o godzinie 7 rano, a wyłączał o godzinie 17.20, to miałbym produkcję niższą o te 3%. Tutaj zaznaczyłem środki na poszczególnych mocach i one są w tabelce opisane i proszę zobaczyć, że środek dnia to jest 12.45, czyli w tym momencie jest połowa dnia między włączeniem się paneli a wyłączeniem. W przypadku produkcji powyżej 0,5 kW to jest 12.10 i to maleje nam przy maksymalnej produkcji 4 kW jest to 11.37. Czyli przesunięcie jest w kierunku coraz wcześniejszej godziny. Z czego to wynika?
To wynika z tego, że temperatura ma duży wpływ na produkcję i po prostu, mimo że słońce mniej więcej świeci tak samo przed południem, jak i po południu, to po południu temperatura powoduje, podwyższona temperatura paneli powoduje, że ich moc spada. Stąd ta asymetryczność, jeżeli chodzi o produkcję. Podobny wykres zrobiłem dla instalacji na gruncie, która jest skierowana dokładnie w kierunku południa. Tutaj widzimy, że ta połowa dnia, połowa produkcji jest o godzinie 12, mniej więcej 12:40. Tutaj mieliśmy godzinę 12:00 i to jest moje pierwsze zaskoczenie, ponieważ te panele skierowane są dokładnie na południe, panele na dachu lekko na zachód i mimo to panele skierowane centralnie na południe mają później tą swoją połowę produkcji. Tutaj widzimy, że początek dnia trwa 2,5 godziny. Po tym czasie panele uzyskują moc około 250 W. Koniec dnia trwa 3 godziny 30 minut. Też jest wydłużony. Jeżeli chodzi o środek między poszczególnymi mocami, również się przesuwa w kierunku w czas wcześniejszej godziny i to największa moc, w tym przypadku 2,5 kW. Mówimy o największej mocy, ale średniorocznej. To są sumowane i uśrednione te wartości. Jest o godzinie 12:22. Nałożyłem na siebie oba wykresy i proszę zobaczyć, na niebiesko jest to instalacja gruntowa, w pomarańczowym kolorze ta na dachu i widzimy, że instalacja na dachu szybciej uzyskuje maksymalną moc, ale dużo szybciej ją traci. W przypadku gruntu tutaj jest dużo bardziej wydłużone na wschód. Pierwsza rzecz, instalacja na dachu jest lekko ze strony wschodniej zasłonięta przez budynek sąsiedni. Nie ma to w ogóle wpływu latem, ale jesienią i zimą już ten cień może mieć jakiś lekki wpływ na produkcję, a dom od strony zachodniej jest otwarty na pustej przestrzeni. Ale z tego wykresu nie wydaje się, żeby faktycznie instalacja na dachu mogła być skierowana dokładnie na 200 stopni. Wydaje się, że musi być bardziej zbliżona do południa. Mamy tą instalację moją skierowaną w kierunku 200 stopni. Tutaj mamy czas zimowy, czyli ten, który obowiązuje nas jakby słonecznie, rzędu słonecznego, a na czerwono ustaliłem czas letni. Moje wcześniejsze wykresy zostały uśrednione do czasu letniego, ponieważ latem jest największa produkcja i jakby najłatwiej jest określić latem, co się dzieje z fotowoltaiką, kiedy jest ten środek dnia, kiedy jest przesilenie. Dlatego posłużyłem się tym jednym czasem. Słońce prostopadle do moich paneli świeciłoby około godziny 14 czasu letniego. Na wykresie wyszło mi o 12 maksimum. W związku z tym uważam, że ten kąt nie jest właściwy. Skorzystając z Google Maps, zrobiłem sobie rzut mojego domu, moich paneli fotowoltaicznych i moich paneli na gruncie. Proszę zobaczyć, tutaj jest dokładnie kierunek wschód-zachód, północ-południe i widzimy, że nachylenie dachu, mierząc to ekierką, wyszło mi 185 stopni, a nie 200. W przypadku paneli na gruncie 175 stopni, a nie 180. Oczywiście taki pomiar jest pomiarem przybliżonym, ponieważ te zdjęcia lotnicze w Google Maps nie są robione pod idealnym kątem prostym do obiektu. Przy pomocy kompasu zainstalowanego w telefonie kąt, kierunek jaki ma moje panele, to jest 194 stopnie, czyli już bliżej tych 200, ale sobie zdaję sprawę, że pole magnetyczne Ziemi, zakłócenia energetyczne od domu mogą mieć duży wpływ na dokładność takiego pomiaru. Skorzystałem z geoportalu, gdzie mamy równoległe linie wschód-zachód i przy pomocy programu graficznego zmierzyłem kąt między płaszczyzną, ścianą mojego budynku, a
linią wschód-zachód, wyniósł on 4,5 stopnia, czyli tutaj kierunek mojego domu byłby około 185 stopni. Nadal to nie są dokładne pomiary. I tak naprawdę najlepszym pomiarem jest wychwycenie momentu, kiedy słońce oświetla budynek centralnie z przodu, czyli kiedy ten cień od strony zachodniej i ten sam cień od strony wschodniej nie występuje. Tutaj mam kolejne momenty przybliżenia tego cienia, aż w końcu nastąpiła pora dnia. To była dokładnie godzina 12:06, kiedy cień od strony zachodniej i jednocześnie cień od strony wschodniej przestał być widoczny. Zbudowałem taki zegar słoneczny. Wiem, że płytki w garażu mam równoległe, albo prostopadle, jak to się chce, do ścian. Dzięki temu widzę, ile jeszcze brakuje, żeby słońce świeciło dokładnie prostopadle do osi budynku. I to jest ten moment, 12:09 czasu zimowego, 22 lutego 2020 roku. O co chodzi? Mamy słońce, które porusza się wzdłuż równika, w przypadku równonocy, ale wzdłuż zwrotnika raka w momencie najdłuższego dnia roku, czyli dokładnie w tym miejscu by się poruszało nasze słońce i słońce porusza się z prędkością pozorną, prędkością 15 stopni w ciągu godziny. Wystarczy znaleźć moment, kiedy to słońce jest pod kątem, pada prostopadle do naszego budynku i dowiedzieć się, jaką dokładnie pozycję słońce miało na niebie. Jest kilka kalkulatorów słonecznych. Tutaj wpisałem współrzędne mojego domu. Zaznaczyłem, czy to jest czas letni, czy zimowy. Wczoraj był czas zimowy. Dokładnie o godzinie 12:09 nastąpił ten moment, kiedy słońce przeszło, świeciło równolegle do mojego domu. I proszę zobaczyć, czy kierunek 186 stopni, 7. Moje panele domowe są skierowane w kierunku 187 stopni. To samo możemy zrobić przy pomocy innego programu astronomiazegan.pl i tutaj też otrzymałem wynik 187 stopni. Z ciekawych rzeczy zwrotnik raka z roku na rok przesuwa się coraz bliżej równika. Nie jest to stałe miejsce na Ziemi, ponieważ Ziemia nie porusza się po idealnym okręgu, tylko po elipsie oraz jest pewne wahanie osi nachylenia Ziemi do jej obrotu. W 1917 roku zwrotnik raka był na 37 stopniu, teraz jest na 36,5. Także to jest dość duża różnica odległości. No i wczoraj miałem to szczęście, że mierząc cień o godzinie dokładnie 12 nastąpiło załamanie pogody i słońce zaszło za chmurami. Tak udało mi się w ostatniej chwili złapać ten moment, kiedy słońce świeciło prostopadle do mojego domu. Godzina 12:00. Mamy maksymalną produkcję. W tym momencie słońce świeci prostopadle do moich paneli fotowoltaicznych. Piękna, ładna, słoneczna pogoda. Zmieniłem ten rysunek. Teraz mamy dach skierowany w 187 stopni i możemy zobaczyć, że prostopadle światło do płaszczyzny paneli pada około godziny 12:10. To się dokładnie zgadza, czasu zimowego. Latem jest to 13:10. Przypominam, że równowaga produkcji u mnie wynosi o godzinie 12, czyli w tym momencie produkcja pole powierzchni tej figury jest równa z lewej strony, jak i z prawej strony. Co z tego wynika? To z tego wynika, że jednak temperatura ma dość duży wpływ i mimo to, że słońce najbardziej centralnie świeci o godzinie 13 na moje panele, to jednak ta produkcja latem jest dużo większa
o wschodzie słońca, kiedy temperatura jest niższa. Dlatego też optymalnie dla mnie byłoby przesunięcie kierunku paneli bardziej na zachód. To jest oczywiście możliwe tylko w przypadku paneli na gruncie o jakieś 20 stopni. Wtedy wykorzystalibyśmy więcej energii słonecznej o tej porze dnia. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.